Halo, halo, dzień dobry. Witam, witam. Dzień dobry. Ze mną miałeś grać, masz Atrandir. No jakoś tak wyszło, no. Cześć Kamilo. Siemasz Rafał, siemasz Gloomray. Cześć Krzysztofie. Witam Kopera. Czy na H3GG? No, konkurencja jest na H3GG. Tam Ruscy grają, a tutaj grają Polacy. Ale wiadomo, wybór należy do was, nie? Diamant byłby w puli. Pierwszy był mecz na 6LMC, teraz Nosta i coś. Okej. Okay. Cześć Marcin. Cześć Lordzie Guti. Lucky wygrał. Siema z Zyksu. Cześć Koperku. Wiadomo, Tyra najprzyjemniejszy streamer w PL. Jak się wygrzebie z tego pandemicznego dołka finansowego, trzeba będzie wykupić zielony kolor. O kurde, co się dzieje? Miło mi to słyszeć, panie Koprze. Jeszcze się dorwę. Dorywaj, dorywaj. Miło mi cię widzieć tutaj, bo ostatnio rzadko cię tutaj widziałem, co? Chyba przytłoczyło cię po prostu obowiązki dnia codziennego, co panie Etrandirze? Cześć Tadeusz, siemasz Andriu. Siema, siema. Co za jedzenie? No kurde, no. Cukry proste muszą być, żeby się myślało dobrze. Jeszcze Dawidu kończy save'a. O kurde, czy masz imię? Kebab? Nie, wafelki mam. Wafelki kokosowe. Polecam zielone kolorki. No wiadomo, wiadomo. Co tu oglądać, nie? Tyle wszędzie się dzieje. Wszędzie się. Jaki bęben? Panie Tadeuszu, nie. Tutaj eta ektomorfik, tutaj to tak nie działa. Ektomorficy to wiesz. Trochę inaczej mają na świecie. Inne zasady ich obowiązują. Trochę tacy cheaterzy tak naprawdę. Ektomorficy. Czy pan Szopa już tutaj gdzieś się pojawia? Pojawia się, zaraz będziemy je baszyć. Wczoraj byłem się poprawiać, to poprawiaj się. Ojejku. Poprawiaj się, panie Etrandirze, miło mi cię tu gościć. Będę częściej, masz rację, życie nie rozpieszczało. A, tak czułem. Jeszcze w MS-ach, a jak ci poszło w ogóle? Z grupy wychodzisz? Rozumiem. Pierwsze, drugie miejsce, z grupki wyszedłeś? Jak ci się udało? Czy może dogrywkę masz, jak co niektórzy? W ogóle jak ta kamerka, jak mój ryj w ogóle wygląda? Może być. Może być, dużo z tym nie da się zrobić. Dużo się z tym nie da zrobić, jak wygląda ryj, jak tak już wygląda. Życie. Ale chyba, no nie no, światło wiadomo. Jestem w takiej ciemności, ale mi to nie przeszkadza. Wy się przyzwyczajicie też, będzie wam dobrze się oglądało. Dobra, to wyłączę, trochę zawsze neta odciążę. Widziałem, że wczoraj przewidziałem przebieg gierki, że YOLO w konsy i klepanie. No tak, Krzysztofie, w pewnym momencie już to było prawie wiadome, bo po tym AI-u, jakby nie ten misklik, to by, wiesz, walczyłbym, ale po tym misliku psycha siadła. Cześć Macieju. Majestatycznego w grupie miałeś, o kurde, to ci dowaliło. A z drugiego miejsca się nie udało? Miałem w ogóle 5 osób, zrobiłem wynik 2-2. Nie no, to i tak ładnie w sumie, nie tak źle. Cześć. Oby dzisiaj Brown AI był bardziej łaskawy. Oddamy go Szopie, nie? Ja sobie zagram z zielonym AI-em. Ja mam pytanie, kto w tej ankiecie pisze, że Ponton wygra z Tyrą? Nie wiem. Życie pisze ta ankieta to życie. Wy jesteście, czat, tak naprawdę najlepszymi obserwatorami, bo oglądacie
mnie, oglądacie Fantoma, oglądacie innych. Nie ma. Więc życie, życie. Zobaczymy, jaki wynik będzie z Fontonem, ale mogę wam zapewnić, że będzie naprawdę dużo emocji i dużo fajnych dodatkowych rzeczy dla was, czat. Jeszcze nie znam konkretów, ale będzie fajnie. Jak tam siłka? U mnie dziś 120 w serii pękło na klatkę, co po takiej przerwie nie jest tragedią. Nie no, pięknie, Andrew. U mnie dzisiaj było trenowane, trenowałem około 12 godziny, zrobiłem to, co miałem założone do zrobienia. I lecimy, lecimy dalej. Poranny szybki marsz też zaliczyłem, więc jest naprawdę w porządeczku, nie mam do siebie żadnych zastrzeżeń. Kiedy zaczynam serię? Prawdopodobnie w czwartek jest pierwsza gierka z pontoniarzem. Oj, no to słabo, słabo o Trandirze, ale to wiesz, jedna gra nie jest reprezentatywna. Fajnie, że i tak ci się udało taki wynik wykręcić i że tak naprawdę jak widzisz sam to, co piszesz, jest potwierdzeniem tego, że wygranie mapy nie daje tyle samo satysfakcji, co przegranie mapy, którą i tak dobrze zagrałeś. Lepiej zagrać dobrze mapę, przegrać ok, niż zagrać słabo i wygrać, bo mam wtedy bardzo mało satysfakcji. 10-0 dla Tyrki, o kurde. 2 kapeki u niego. Siemasz, Bungie-san. Skąd motywacja do ruchu? Nie wiem. Chcę być zdrowy? Chcę być... Chcę się czuć jak 20-latek po prostu. Nie wiem. Jeżeli się nie ruszam, to czuję mniej chęci do życia. A lubię ten moment, kiedy czuję chęć do życia. Więc ruch powoduje to, że czuję chęć do życia. Większą niż zazwyczaj. Zdecydowanie też większość mojego czasu, który spędzam czy z wami na streamach, czy na lekcjach, czy tworząc jakieś inne rzeczy, to jest tryb siedzący. Myślę, że mam jeszcze za mało ruchu, więc to już w ogóle jakby kwestie zdrowotne totalnie przesądzają, że powinienem się ruszać. Pojebaniutki, z main coin ta gra. Ponton farci, farci? No, farci, nie farci, no. Szczęście sprzyja lepszym, tak powiem. Ja tu z pontoniarzem 100% z siebie dam, ale wiadomo, że to jest jego terytorium, gdzie ja rzadko na MT Firewalka wchodzę. Ale przynajmniej dam z siebie wszystko. To będzie na pewno bardzo dobra lekcja, jak grać MT Firewalki. Cześć, taśma. Lecisz, lecę, lecę. Spoko, spoko. Doktor Tyra poleca ruch, oczywiście, że tak. W tych czasach chyba ciężko jest znaleźć osobę, która się za dużo rusza. Zwłaszcza w tym naszym, wiecie, pokoleniu. O proszę. Będzie remis? Na mainie ma mniej punktów. No tam Shopę właśnie oskamowali z tych punktów. Niech Shopa się odbija, odbija od dna. Czyli w sensie ode mnie. Co? 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 Łapeczki, no przypomina, jak ktoś chce, to proszę bardzo. Haspit to jakiś progracz, termin, jeszcze nie mamy ustalonego terminu, ale to właśnie jest mój następny przeciwnik w grze do eliminacji do Mistrzostw Świata. Będę grał z Haspidem. Shopa ma więcej punktów na drugim koncie. Challenge wyżej, Shopa niżej, faktycznie. Niech to jeszcze pas z challenge'em zagra. Siema Pepik, dzięki, dzięki. Nie dawaj nekro. No kurde, no. To jest ten problem, że nekro jest... To jest ten problem. Nekro jest mocnym miastem, a to nie jest do końca miasto, którym ja uwielbiam grać. Inferno jest słabym miastem, a to jest miasto, którym ja lubię grać. I to się kłóci jakby z tryhardowaniem.
przepomyśleć. Rampart też jest ok. Choć ma dużo więcej problemów od nekropolii. Czy nie tak dużo? Cześć Kerent, tak. Niekoniecznie biegane, ale był szybki marsz dzisiaj. Nie codziennie biegam, oczywiście daję sobie odpocząć też. Cześć Fonki. No, czy gracz jest mściwy? Myślę, że to nie jest mściwy gracz. Myślę, że to tylko wiecie, nazwa. Haspid. Choć nie powinna się kojarzyć z niczym agresywnym, aniżeli mściwym. Niczym agresywnym, ani też mściwym. Dank najlepszy. Tyrahardy? Co to jest Tyrahard? Dobra nazwa, chwytliwa. Kurde, ile ten nekros warte? Nie no, dam 2,9. Kapitole, 3000, czy nekros aż takie mocne? Różnie. Rampik też potrafi grać mapę, dobrze. Nie no, już coraz bardziej chcę mu to oddać, ale jeszcze nie teraz. Tyrahard, no nie? Dobre wymyślił. 4 duele elfa? Było tak ostatnio. 3 duele miałem. Tyrahard to Solmer z Chainem u brązowego AI. Weź nie przypominaj. Ale ja cię szanuję za te gierki na templach, gdzie przeciwnicy czują się mocni. Dzięki. Ja po prostu lubię zbierać oklep, nie? Piękna gierka to była, no Clash of Dragons, ale na samym końcu, jaki ja tam błąd popełniłem, po prostu totalny dzban ze mnie. Dam mu plusa. Plus. Czym się różni 6LM od Nosty? Na przykład tym, że na 6LM-ce grasz średnie drogi, a nie szybkie drogi. Oraz tym, że Nostalgia ma połączone strefy w sposób pajęczynki, że możesz tak dojechać, możesz tak dojechać, możesz tak dojechać, a 6LM-ka ma jedną główną drogę i jakieś odnogi. Czyli nie ma pętli w drogach. Główne różnice. Oczywiście jest ich więcej, ale nie rozwódźmy się nad tym. Ale Castlem nie gracie. Ile on tam zapłacił, koleżka? 3-4. 4200. Jak dam 9, to on to splusuje. Ja bym to splusował. Nie. Niech da plusa. Tak, imię i nazwisko, to prawda. I również plus, no. Poradnik do szablonów też jest, no. Ja nie dziewczyna. Brown AI. Kurde. Ubiłem Reda jednak. Dobra. Ustawmy jeszcze teraz prawny pasek. Czerwony to T-Rex. Tak jest. Zagram Rampartem. 2,5. Niebieski to Necropolis. Minus 2,5. Nie wiem, nie mam ochoty
Nekro. Czy pasek jest to dobry? Nie. Gladiatorów. Lol. Dlaczego u Frezin taki żarcik? Cześć Łukaszu. Tak, nie jest to Mirror. Nie, wiesz co, to ten poradnik będzie dokładnie dla ciebie. Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej szczegółów, to odpal sobie poradnik na moim kanale. I tam ci wszystko wyjaśni Tyranuxus z poradnika. Dobra. Koniec trollowania. Plus, good luck, have fun. Mam wszystko połączone? Tak jest, elegancko. Dobra, może nagrać. Też polecam ten poradnik. O, proszę bardzo. Dlaczego oddałem Nekro? No bo kiedyś trzeba oddać, nie? Cześć, White. Poradniki z kamerką? Może częściowo. Cześć, Spontan. Ale raczej... Kurwa, jest. Minikonsa. No nie! Ja pierdolę, no co za gość! Pierdalaj! No nie, no... Co to ma być? O kurczę, co to za ruch Hirków? Pok Fretin! 9k by nie zapłacił. Jak oceniasz ten trade? Grywalny dla obu graczy. Tak naprawdę. Według mnie jest ok dla obu. Choć prawdopodobnie ci, którzy kochają Nekro, by chcieli bardziej Nekro dostać. To kuźwa stajnia jeszcze. Chodź tu, debilu. No muszę to przebić, bo to... Szkoda ruchu. Dziewiętnaście orków. Potem easy katka. Fajbisty teren jeszcze. Blokujący moje piksy. To jest chyba w ogóle standard, nie? Tak zawsze musi być. Nie wiem. Dlaczego, ale tak zawsze jest. Dobra, akceptowalne. Pokaż to. Ja pitole, jest minimalna konsa. Tylko jak ja to zrobię? W drugiej turze na ryzyku? No co, no mogę zaryzykować. Ja pitole, ale to to z aniołem przecież. Jak w masło. Mini konsa. Ale mięso mało. Jak to zagrać? Kirek z więzienia poprosimy. Dodatkowe mięso dał. Kuźwa uruk, no co jest z tą mapą? Iwka. Ivor hop hop. W drugiej turze to robię po prostu na ryzyku.
Nasz ostatni Hirak. Dwa tysiące, czy mi starczy na wykup? Drewno ogarnę, 1500 plus centaur. Powinno. Łucznictwo dałeś. Zagram pod konsa. Jak wyjdzie konsa, to mapa ok. Jak nie, to nie. Stronga, on dostał nekro. Ja dostałem fluxa. Pięciu hilków. No mini konsa jest zbyt mocna, żeby nie zagrać. Jak coś, to wezmę reset. Okej. Okay. Hyroluj? No to w drugiej turze właśnie muszę to spróbować zrobić. Ale to się może nie udać. Mam bardzo mało wojska. Krasnale? Krasnale mogą nie za bardzo pomóc. Wiesz, to są wolne. Gdzie masz, Adam? Łapka w górę. Witam, witam. Zepsułeś maszynkę? A? Chyba nie da mnie to. Ja w ogóle nie czaję, skoro jest Abgar Gulca na towerze. Grywalny, to w nowym patchu trzeba zrobić pod Abgarasiów. No w rogu będą stały, jeżeli do tego rogu dobiegną. Co tam, szopka? Złoto wpływa do naszego skarbca. Złoto wpływa do naszego skarbca. Złoto wpływa do naszego skarbca. Dzięki Entrandir za dwie dyszki. Na wykup wojska. Na wykup wojska, tak mówisz. Siema, siema, Jakub. Tak, tak. Klawisz A już nie powinien sprawiać problemów. O, dzięki, dzięki. Gimli i Legolas. Kurde, tylko żeby oni przeżyli to spotkanie z gryfami. Niby w Lotr to gryfy były po dobrej stronie. A co, w sumie one były neutralne, jak Gandalf zagwizdał, to im pomagały, nie? Więc tak niby pomocne, ale w sumie pod swoje rasy grają gryfy. I tutaj to samo. Uwięziły anioła, którego ja bym bardzo chciał ocalić, aby on z tego tytułu był bardzo wdzięczny i przez całą mapę biegał. Ale czy tak będzie? Nie wiem. To orły. Jestem prawie pewien, że w którymś tłumaczeniu lub w którymś filmie było powiedziane gryfy. Nie orły. Ale w sumie faktycznie, orły też kojarzę, że to było nazywane orłami. Ale może to nie są orły. Może to są gryfy. A może to są gryfy, a nie orły. Co się z tym klawiszem stało? Po prostu w opcji, jak uruchamiasz Herosy, jest HD Launcher. Tam masz w drugiej zakładce tweaks, takie różne programistyczne rzeczy i tam można dać w jednym miejscu 0 zamiast 1 i już klawisz A nic nie robi, nie? Resident Sleeper to znaczy? Jeden pies. Na 100% orły. Okej, okay, no 100% bym nie kłócił za długo, bo raczej bym tej kłótni nie wygrał. A propos faktów o Lotr. Myślę, że nie wygrywam z tobą takich kłótni, panie Trandir. Więc uznajmy, że masz rację. Wykupię? Kuźwa, jeszcze krasiek. O kurwa, jeszcze krasiek. Daj darmowe złoto. No weź. Co to jest? Dał! Ufredin 2K! 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 Ufredin! Ufredin! Ufredin znalazł! Dzięki Etrandi za dwie dyszki. Kurde, zadziałało. Dawaj, krasnoluda. Mało tego. 19 krasiów. Kurde, jak będę miał... To się może udać. Ja to mało, trochę mało w to wierzyłem, ale to się może udać. Proszę państwa. Wjeżdżanko. Elficzek. Stoliczek. Centaur miarł.
i Air Elementalix. Z czego się nie będą za bardzo bały. Ale to mogą uderzyć, prawda? Boom! Zrobił to! Krasnoludy to zrobiły. Jebaniutkie. Plum plum. Powinno być easy katka. Bez morali, frajery. Teraz ten idzie, tak? Oho, on tam dobiega do wszystkich miejsc. Tylko teraz... Krasia! Drafniesz, krasnoludka! Weź drafnij, krasnoludka, co? Wtedy elfa tutaj włożymy. Krasnoludka tu. Ja mogę tego podstawić i pewnie tego drafną, ale wtedy... Centaur jest pierwszy. No. Tego tu. No nie. A to tylko dwóch. Dobra. Został jeszcze jeden gryf. To ten. Do rogu gnoja. Krasnoludki. Mógłbyś uderzyć go w parnik. Ja mógłbyś też tankować. Ale wątpię, że to ty będziesz... Nie no, tankuj. Tego tu. Bez moralki, tak jest. Tu. Tak jest, krasnoludku! Tak jest. Mizi konsa, mini, mini, easy konsa, easy, easy, katka. Hop. Dobra. Dyszka jeszcze nie uderzyła w nikogo. Będzie chciała to zrobić. Więc na ryj go. Hop, hop. I krasnoludka wszyscy biją. Czy ta czwórka jest dla mnie niewygodna? Ta dziesiątka nie żyje. A weź go walnij. No, czemu tak? A ty, krasnoludka, mi drapniesz. A to drap. On się nie boi niczego. Mój ty kolego! Hop. 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 Hop, hop. Mistrzunio! Mistrzunio! Jest aniołek, 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 aniołek! Dobra, kurwa, mamy to. Jak teraz grać to? Jak to teraz grać? Nie wywalić anioła, to jest dobry pomysł. Mam pewien plan. Wykonam go sam. What the fuck? Tam, ta-ta-ra-ra-ram. Możesz sobie wziąć to. Nie musisz. Tam jest ten duelik. Jest coś sensownego potem. Prawie 10k strażnik. Teoretycznie robialny. W praktyce zaś... Koniecznie tam maina bym jechał. Teraz nie wywalić tego anioła po prostu. Zajebiście wyszło. Krasiek zrobił swoje tak naprawdę. Ja go tutaj oplułem. A on kurde się nie sprawdził w tej kąsie akurat. Gdzie pojechać? A nie wiem. Pojadę sobie gdzieś. Oho, kebab. Tam jest czarny smok. Nowa meta pod Ufredina. Weź nie gadaj, bo to był fart, że to się udało. Rzeczywiście takie farty to ja lubię, nie? Ale wiecie jak to jest. Teraz się... Czemu zabiłeś? Możliwe, że nie musiałem tak w niego tam. Chociaż trochę musiałem. Trochę nie wiem, gdzie patatajać. Nie wiem, którędy. Jest przejściówka, którędy nie jest. Jestem czerwonym, tak? Ten anioł mógłby iść i je baszyć, na przykład. Byłoby na pewno zadanie godne anioła. Już jest kamyk z expem. Tartak kamień mam. Trzeci level ona pokaże, tu na pewno dam plusa. Ale zajebista mapa.
Ufretin uratował? Nie no, jakby było więcej centaurów, to też by było okej. Okay. To nie o to... Cokolwiek to ma normalną w miarę armię, nie? Bo pomogło. Naprawdę. Daj tak, bo oni źle pójdą. Czemu bez anioła? Bo anioł już jest zesplitowany. Anioł będzie zesplitowany. Anioł idzie zrobić dużo hajsu. A pokaż. Okej. Okay. 6K strażnik. Czyli ty... No, okej. Okay. Sprawdźmy to. To jest moja poddawajka. Pytanie co z tymi gnojami. Teoretycznie łatwo. W praktyce to się różnie może wydarzyć. Koda 2 piksów brać. Ale wezmę. Bo kurwa nie ufam tym stworom. Naprawdę im nie ufam. No okej. Okay. Teraz mam spokój. Okej, okay, jest na Hirka. To jest bardzo dobra nowina. I powinno być na jeszcze jednego w następnej kolejce. 2,5 tysiąca ruchu ma ten chłopak. Ciężki strażnik. Okej, do miasta powinno to dojechać. Z miasta taki sam ruch jak tu. Będzie jeden anioł, który to spokojnie robi. Jeszcze będę chciał mieć to ogarnięte. Czy tu jest coś, co Ufretin będzie rozwalał? Ten duel jednoroga. Tylko, że do niego będę potrzebował trochę innych tematów mieć przygotowanych. Gdzieś tu mogę zostać. Na razie chodź tu. Oby tu było przejście do mojego maina. Mojego maina. Idziesz tędy. A ty, Octavio, masz zadanie tutaj się dopatatajać. Nie masz z tym żadnych problemów. To mnie bardzo cieszy. Moja droga. Okej. Okay. Super mapa. Ufretin uratował, nie? Co chłop? Co ten Ufretin robi, nie? Tylko nie resuj tego shopa, nie resuj. Nie resuj, nie resuj, nie resuj, nie resuj, nie resuj. Nie zresował! Anioł będzie robił kosmos. Mówiłem o minikonsie i dało minikonsę. I 2000. Dobra, może dużo rzeczy odblokuj. Dotąd. Chyba nie mogę. Mogę tobą zawalczyć, jeżeli to coś zmienia? Niekoniecznie. Co to będzie budowane? A jeszcze nie mam pojęcia w sumie. Ale to zajebiście zagrać sobie z aniołem. Dobra, jakiś hajs na pewno się uda znaleźć. No anioł to jest po prostu pepega, no co tu się dzieje, jaka tu jest moc?
się mówi o tym, że ej, zrób mini konce, będzie zajebiście, ale to jest naprawdę zajebiście, ale siła. Zobaczcie, klatkuje? Czemu klatkuje? Kurwa, znowu z tym netem jest jakiś problem. Pierdziele z tym netem, skandal ostatnio. Czuję w ogóle, że komp nie śmiga jak powinien. Dwie salwy plus anioł to chyba zabija to. No to anioł to przecież soluje takie rzeczy, nie? Okej. Ty się odsuniesz? Mogę też gnola rozwalić. Ale jest kosmos. Mi też klatkuje. No mi też klatkuje. Nie wiem, co mam zrobić. Ten komp ostatnio coś się domaga czegoś ode mnie, ale nie wiem, czego on potrzebuje. Zagraj tak. Zdarzył? Tak miało nie być, ale to chyba nie ma szans. No za mało biją jeszcze. Fajtowanie na przypale. Tak zwane. Nie dojeżdża? Dojeżdża! O ty gnoju. Ej, ciężko prosić o coś więcej. Naprawdę. Czy ja mogę tutaj zostawić jakieś wojsko na przejęcie miasta? Bo na razie nie. W sumie tu mógł sam anioł pojechać. Ja nie rozumiem. Za dużo. Ekspansja czy church? Dla niej church. Ona chce churchek. Tym bardziej, że ten chłop sobie bez anioła radzi. On też jest ładny i ważny. Kurwa, Maxi. Oj, 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 z Maxi będzie problem. Gdzie indziej bym go wolał mieć, ale zrobimy tak. Nie będę sobie utrudniał życia, bo co? Bo Ufretin nie może pobiegać? Może. Najbardziej. Sam anioł by to zrobił. Ale z elfem będzie prościej. Tak? Daj z dwie jedynki.
Pytanie, czy ciebie nie wysłać na jakieś pseudo-armii? Bo jeżeli ty masz... A nie ogarniesz tego. Czyli tak nie powinno być. Powinieneś ty pojechać w taki sposób. Aniołek też pójdzie odciążyć. Przyjmy bez... O kurczę, strat. Kuźwa Grandelf. Omijam to. Na pewno. Konsa! Ale mapa jest kosmiczna. Czyli dobry komputer? Czy kawa był sprawdzany? Jeszcze nie. LOL. No to jest mapa Boga. Generalnie. Tego nie wygrałem, to nie wiem, co mam wygrać. Ciężko prosić o więcej. Trochę hilków kupić. Raszowanie gildii nie do końca zdążę. Mogę kupić drzewce. Kajs, drzewiec. Okej. Wydaje mi się to rozsądne. Do przejścióweczki poprosimy chłopów. I mam w sumie zestaw. 8 hilków. Ale jest kosmos. Siema Sonic. Będę w te... Archa. Jak będzie tam jakaś dobra jednostka, to już w ogóle nie wiem, co się dzieje. Tyra na H3GG będą komentować twoją grę z shopą? Dlaczego? A co się stało? Co się stało na H3GG? Jak kiedyś grywałem w Disciples 2, ja też grałem. Jak już jako dorosły człowiek, to co turę dwie papieros tak długo przychodziły już. Tak, ta gra była bardzo niezoptymalizowana. Bardzo wolno działała Disciples. Bardzo wolno. Na 6 płytach? To nie znam. Pydan Uksus. Ujarzmi te mapy. No właśnie, Filip, dokładnie tak jest. Ja umiem zagrać Pydę, ale czy umiem zagrać Kosmos? Właśnie nie do końca. Nie, mini konsa była. Pół roku żadnego singla. No, to u mnie tak samo. Single mapy umarły tak naprawdę, kiedy zacząłem grać w Kirki. W ogóle granie jakby single. Umarło. Dawaj to, albo kombo debil. Dobra, by to mógł zrobić. Zawsze robi aniołek takie rzeczy, na trawie jeszcze. Cię uderza, nie? Dobra, aniołem tego czercza przynajmniej umiem zrobić, no. Ostatnio to skandale te z tym czerciem wychodzą. Tym. To jest dobrze uciec, czy nie? Pewnie mógłbym zwejtować, ale nie wiem. Daj go tak. Już kamień nie złapią. Okay. Od FTS-a, ale dlaczego? Co się stało w ich gierce? Aha. Poddał zanim zaczęli, aha. No to coś FTS ogólnie ma ostatnio. W sumie nie graniem. Czyli Lucky F przechodzi dalej, tak? To oznacza, że Lucky F jest w finale? Też wam tak tnie. Kurwa, mi też właśnie tnie. No co jest z tym netem zje... Mój internet. Tylko... Dlaczego nagle stwierdził, że będzie chujowy? Bo jak odpalałem strumyk, to patrzyłem z 5-10 minut i nie było źle. Będzie trzeba się zainteresować tym tematem, bo myślałem, że to jest jednorazowy problem, który był bodajże we wtorek.
Ale jak widać, to nie jest jednorazowy problem, bo znowu się powtórzył. Ale skandal. Mapki fabularne? No, fajne były, fajne były. Bolesne są lagi. Pytanie, co mogę zrobić? Mogę spróbować to zresetować. Kurwa, nie wiem, mogę... No, zresetować mogę na tą chwilę, tylko to. Nie wiem, czy to pomoże, bo ostatnio nie pomogło. Komik przestał kręcić. Plus Pegasus ewidentny. Nie ma stajnic. Ma stajnie.